Marcin, siódemka z przodu, zero z tyłu, zadanie wykonane wzorowo. Tak, wzorowo można rzec, aczkolwiek początek tego meczu był dość nerwowy. Wynikało to z tego, że bardzo chcieliśmy dobrze wejść w ten mecz. Chyba drużyna z kolei miała podobny plan, bo ten mecz na początku był bardzo zacięty i dobrze, że Johnny nas przytrzymał w tych trudnych momentach. Później troszkę opadły nam emocje, troszkę się uspokoiliśmy, zaczęliśmy grać swoje i już było lżej. Charakter, jeszcze raz charakter, to słowo chyba padało w każdym z waszych wywiadów pomeczowych. Nie zabrakło go również dzisiaj. Tak, no to musi cechować drużynę, która marzy o wygraniu czegoś dużego, więc to jest minimum dla tej drużyny, co musi być, a resztę staramy się jak najbardziej możemy, no i jak na razie dobrze nam się to udaje. Samym charakterem będzie, nie wygracie, ważne są również przewagi, bardzo długo ćwiczyliście w tych sparingach, nie zapomnieliście Bottingham, jak je wykorzystywać. Dokładnie, cieszymy się ze skuteczności w tych przewagach. Na pewno to cieszy, bo ostatnie lata gdzieś nam te przewagi zawsze nie pomagały może, a tutaj jednak wychodzi nam wszystko. Nie wszystko, ale większość nam wychodzi, więc się z tego cieszymy i szanujemy to. Pojutrze ostatni krok z Rumunią. Innego scenariusza niż kolejne bezstresowe zwycięstwo chyba nie zakładacie. No na pewno chcemy wygrać i będziemy robić to, żeby wygrać wszystko, ale trzeba podejść z respektem do przeciwnika i po prostu przygotować się do tego meczu jak do pozostałych, zrobić swoją robotę i na pewno nie lekceważyć przeciwnika.